Jakże piękne, zachwycające i zabierające dech w piersiach pasmo górskie na południu Polski. Mówi się, że zdobywając szczyty gór, odkrywamy siebie na nowo. Zaczynamy patrzeć z innej perspektywy na życie. Możemy przekroczyć swoje ograniczenia i przezwyciężyć lęki. Jednak to miejsce ma swoje groźne i ciemne tajemnice. Wielu śmiałków straciło tam życie. Czy to przez nieuwagę, niedostosowanie się do warunków pogodowych. Jednak czy w dzisiejszej historii doszło do wypadku? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć, choć do dziś sprawa zostaje niewyjaśniona. Witam. Nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Tajemnicza śmierć w Tatrach. 15 września 2010 roku. W Tatrach zostają odnalezione zwłoki młodej kobiety, Urszuli Olszowskiej, byłej fotoreporterki Gazety Krakowskiej. Kilka tygodni przed odnalezieniem ciała ojciec zmarłej kobiety zgłasza zaginięcie córki. Jednak informacje, jakie posiada, nie są zbyt pomocne. Od córki usłyszał, że wybiera się na krakowski rynek, by spotkać się ze znajomymi. Tamtego dnia, 28 lipca, ojciec Urszuli był zaniepokojony zachowaniem córki. Około godziny 9 zrobiła makijaż. Pospiesznie się ubrała, zabrała plecak do górskich wycieczek i wyszła z domu, nie mówiąc, dokąd się wybiera. Nie zabrała aparatu fotograficznego, z którym się nie rozstawała. Po kilku chwilach ojciec dzwoni do córki, pytając, dokąd idzie. Przez telefon usłyszał jedynie, że ma się spotkać ze znajomym i wróci po południu. Po kilku godzinach dzwoni ponownie, jednak telefon nie odpowiada. Następnego dnia zgłasza zaginięcie. Rozpoczynają się poszukiwania kobiety. Do sprawy włączają się pracownicy TOPR, jednak bez rezultatów. Przełom w sprawie ma miejsce 7 sierpnia, kiedy to zostaje odnaleziony plecak przez turystów. Odnoszą go do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów, gdzie zostaje odłożony do magazynu. Mijały kolejne tygodnie. Ojciec zaginiony wyrusza w góry na poszukiwania. Zatrzymuje się w schronisku w celu zdobycia jakiejkolwiek informacji o córce. Starania się opłaciły. Pokazując zdjęcie Urszuli, pracownicy przypominają sobie o odnalezionym plecaku, który okazuje się być jej własnością. Policja niezwłocznie przechodzi do zbadania plecaka. Znajdują się na nim ślady krwi i męski włos należący do jednego z zakopiańskich policjantów. Według śledczych włos znalazł się tam przypadkowo, przez dotykanie materiałów bez rękawiczek ochronnych. Poszukiwania zostają rozszerzone. Więcej osób włącza się do sprawy, co przynosi efekty. Jednak zamiast szczęśliwego finału, ziszcza się najczarniejsza wizja ojca. Ula nie żyje. Odnaleziono ją w potoku. Leżała martwa ze spuszczonymi poniżej kolan spodniami. Samo miejsce, gdzie zostało odnalezione ciało, zaczęli badać dopiero w listopadzie z powodu braku przeszkolenia górskiego śledczych. Nie poprosili również o pomoc ratowników TOPR. Taka prośba spłynęła do nich dopiero w listopadzie. Tutaj się na moment zatrzymajmy. Niezrozumiałym jest dla mnie fakt rozpoczęcia oględzin miejsca potencjalnej zbrodni dopiero po 2 miesiącach od odnalezienia ciała. W każdej sprawie na wagę złota jest czas. Tym bardziej, jeśli śledztwo ma być prowadzone na wolnym powietrzu. Do tego w górach, gdzie pogoda bywa kapryśna, a deszcz, wiatr i inne czynniki mają wpływ na znalezienie śladów i ich zabezpieczenie. Stąd pierwsze pytanie, które przyszło mi na myśl. Czy odnalezienie włosa zakopiańskiego policjanta na plecaku ma tu jakieś znaczenie? Czy aby na pewno znalazło się tam przez przypadek? Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe, jednak opieszałość śledczych względem tej sprawy jest co najmniej zastanawiająca i warta zapamiętania. Po czasie ustalono niektóre miejsca, gdzie Urszula była widziana. Począwszy od dnia opuszczenia domu, nie kierowała się na krakowski rynek. Widziana była w autobusie jadącym do Bukowiny Tatrzańskiej. Miał to być kurs linii Szwagropol, zaplanowany na godzinę 10:40. Bilet miała zakupiony do Bukowiny Tatrzańskiej,
Jednak wysiadła z niego w Poroninie około godziny 14. Nie ustalono, dlaczego skróciła trasę. Następnie była widziana przez właściciela pracowni strojów ludowych i haftów w Poroninie. Nie zabawiła tam długo. Chwilę porozmawiała z właścicielem, po czym przeprosiła i pospiesznie wyszła. Wcześniej wspomniała, że jest z kimś umówiona. Poszukiwania kolejnych osób, które mogły widzieć Urszulę, spełzły na niczym. Każdy coś o sprawie słyszał, jednak nikt jej nie widział. Zanim śledczy na dobre rozpoczęli badania miejsca zbrodni, ojciec Urszuli zdążył odnaleźć kurtkę w miejscu, gdzie jeszcze niedawno leżało ciało jego córki. Kurtka była potargana, jakby ktoś ją z niej zdzierał. W tym miejscu odnaleziono również niebieską czapkę i górski kij, które nie należały do Uli. Nigdy jednak nie zbadano pochodzenia tych przedmiotów. Sekcja zwłok kobiety wykazała, że do nieszczęśliwego upadku z wysokości nie doszło. Urazy były nietypowe. Złamana żuchwa i wybite górne zęby. Według lekarzy, którzy prosili o anonimowość, obrażenia te mogły wskazywać na ciągnięcie zwłok. Lekarze wykluczyli również uduszenie i utopienie kobiety. Dalsze badania nie przyniosły jednoznacznych informacji. Nie udało się wskazać dokładnej przyczyny śmierci Urszuli. Niespodziewanie po upublicznieniu wiadomości o śmierci kobiety, policja otrzymała anonimowy telefon z informacjami na temat feralnego dnia, w którym prawdopodobnie doszło do śmierci Urszuli. Mężczyzna twierdził, że tego dnia był w okolicach miejsca śmierci kobiety. Słyszał podniesione głosy. Rozpoznał w nich kobiecy głos. Miał widzieć w tamtym rejonie kobietę idącego za nią mężczyznę z małą dziewczynką. Cechą charakterystyczną mężczyzny miała być zabandażowana ręka. Według anonimowego świadka mężczyzna ten zachowywał się dziwnie. Skierował dziewczynkę do schroniska, a sam udał się w kierunku kobiety. Nigdy jednak tych informacji nie potwierdzono. Nie udało się również przesłuchać anonimowego informatora, ponieważ nie zgłosił operatorowi swoich danych osobowych. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Śledczy nie mieli się o co zaczepić. Żadne dodatkowe informacje nie napływały, a badane ślady nie przyniosły żadnych poszlak. W grudniu 2011 roku sprawa została umorzona. Śledczy twierdzą, że najbardziej prawdopodobną wersją jest ta, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kobieta pośliznęła się lub straciła przytomność i wpadła do wody. Jednak sekcja zwłok przeczy takiej wersji wydarzeń. Z ustaleń lekarzy Urszula nie utonęła. Byli tego całkowicie pewni. Choć nie udało im się ustalić dokładnej przyczyny zgonu kobiety. Tak ta historia została zamknięta na lata. Jednak w 2020 roku śledczy ponownie zainteresowali się tą sprawą. Przez wiele miesięcy analizowali akta. Zamierzają podjąć czynności mające na celu wszczęcie postępowania w sprawie zabójstwa Urszuli. Oficjalna odpowiedź prokuratury brzmi następująco. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przejął do dalszego prowadzenia postępowanie. Aktualnie wykonywane są czynności procesowe. Z uwagi na dobro postępowania na obecnym etapie nie udzielamy bliższych informacji. Jest to cytat ze strony Polska Times. W całej tej sprawie zastanawia mnie prowadzenie śledztwa przez policjantów. Dopiero po 2 miesiącach od odnalezienia ciała rozpoczęli poszukiwania śladów. A czas, jak wszyscy wiemy, ma wielkie znaczenie w takich warunkach, gdzie przede wszystkim pogoda jest kapryśna. Prokuratura stwierdza, że policjanci nie mieli przeszkolenia górskiego i nie mogli udać się na miejsce w celu zbadania śladów. Jest to jakieś wytłumaczenie, jednak czy aby w tej chwili nie wydaje się dziwne, że w miejscowości typowo górskiej nie ma policjantów przeszkolonych do takich zadań? Do tego ratownicy TOPR otrzymali prośbę o zbadanie miejsca śmierci Urszuli dopiero po 2 miesiącach. Czy w przypadku braku przeszkolenia policjantów taka prośba nie byłaby czymś naturalnym i oczywistym? Trzeba było na nią czekać 2 miesiące? Drugą sprawą są odnalezione ślady biologiczne jednego z lokalnych policjantów. Czy aby na pewno jeden ze śledczych prowadzących czynności dochodzeniowe byłby na tyle nierozsądny, by nie używać rękawiczek ochronnych na plecaku należącym do ofiary?
Trzecią zastanawiającą mnie sprawą jest ustalenie przez policjantów najprawdopodobniejszej przyczyny zgonu kobiety, która przeczy się z wynikami sekcji zwłok. Czwartą natomiast jest kwestia zbadania pozostałych odnalezionych przedmiotów w miejscu, gdzie znajdowało się ciało Urszuli. Niebieska czapka i górski kij nie należały do ofiary. Mogłyby doprowadzić do osoby, która była w tamtych okolicach tamtego dnia. Choć nic na razie nie wskazuje na to, że te przedmioty znalazły się tam w podobnym czasie. Mogły tam leżeć na długo przed śmiercią Urszuli, ale moim zdaniem te przedmioty powinny zostać zbadane. Ta sprawa ma wiele tajemnic, rodzi wiele pytań, a odpowiedzi brakuje do dzisiaj. Mam wielką nadzieję na wznowienie śledztwa, by wyjaśnić przyczynę śmierci Urszuli, a jeśli są winni, by nie pozostali bezkarni. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Niedługo pojawią się kolejne odcinki.